W naszym codziennym życiu toczymy bardzo wiele różnych walk. Wiele z nich próbujemy wygrać na własną rękę, ale są wśród nich takie, które wygramy jedynie tocząc duchową walkę. O tym więcej w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was ze Skierniewic, 2 dni po przyjeździe z Ukrainy. Wiem, że modliliście się za mnie i za mój zespół, także bardzo Wam dziękuję za to, że te 3 dni mogliśmy spędzić w okolicach Lwowa z Waszą modlitwą i z Waszym też duchowym wsparciem. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, bo ten czas był wyjątkowy, ten czas był piękny. W ogóle byliśmy bardzo poruszeni, jak wiele osób w Ukrainie ogląda kwadransiki ze słowem, także jeśli jesteście z Ukrainy, to bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i modlimy się za Was. Dziękuję też Wam za ten piękny czas, który jest za nami. I muszę Wam wszystkim powiedzieć, że naprawdę byliśmy bardzo zbudowani tym, w jaki sposób Ukraińcy dali świadectwo swojej wiary. Kiedy przyjechaliśmy, pamiętam, pierwszego wieczora, to była pierwsza rzecz, która gdzieś bardzo mocno nas zbudowała, z jakim wielkim zaangażowaniem i z jaką wielką radością oni uwielbiali Boga. Wiecie, czasami się przychodzi na spotkania modlitewne w Polsce, gdzie tak naprawdę no, wszystko mamy, mamy pokój, bezpieczeństwo, a tam ludzie naprawdę wielbili Boga z wielką radością, a u nas często, bo chyba tego nie dokończyłem, u nas często spotyka się przygnębionych wierzących, którzy naprawdę mają dużo lepsze warunki do życia niż tam, a naprawdę gdzieś widać, że nie do końca potrafimy stanąć w wierze, stanąć w dziękczynieniu za to, co mamy. Także tego od Ukraińców się można, myślę, uczyć. I tam, gdzie byliśmy, naprawdę zobaczyliśmy piękne świadectwo. Więc za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. No, przygotowujemy się, jak wiecie, do chwała Mu. Modlimy się i staramy się duchowo i nie tylko duchowo przygotować się na to, co będzie miało miejsce już niedługo w Łodzi. Szykujemy się na to wydarzenie, czekamy na nie. No i myślimy już, co dalej, bo trzeba mieć oczy wiary, trzeba mieć wzrok, który patrzy dużo, dużo bardziej do przodu, bo myślę, że Bóg jest wizjonerem, a my próbujemy za Nim nadążyć, także myślę, że będziemy również niedługo informować Was, pewnie kiedy już się to nasze wydarzenie w Łodzi skończy, o czym myślimy dalej. Także no, myślę, że piękne rzeczy przed nami, a dzisiaj, tak jak wspomniałem przed chwilą, chciałbym się z Wami też podzielić pewnymi świadectwami, ale też takim tematem właśnie walki duchowej, walki, która toczy się w naszym życiu chrześcijańskim, o której też tej walce mówi Święty Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Cały rozdział, szczególnie druga część tego rozdziału, mówi o toczeniu walki duchowej, by się przeoblec w zbroję, która nie jest zbroją ludzką, zbroję, która nie jest zbroją, którą można sobie wyciosać po ludzku, ale to jest zbroja, która jest skuteczna w walce duchowej. I my jako ludzie duchowi potrzebujemy mieć taką właśnie perspektywę Pana Boga. To znaczy, kiedy żyjemy sobie zupełnie bez życia wiarą, nasze życie oparte jest jedynie o kilka zmysłów, które mamy. I poznajemy rzeczy, oceniamy rzeczy, robimy rzeczy na podstawie zmysłów. Kiedy Bóg dotyka naszego życia i kiedy, tak jak mówi Ewangelia Jana, rodzimy się na nowo, jesteśmy wezwani po tym nowym narodzeniu do życia nie tylko według tych kilku zmysłów, ale jesteśmy wezwani do życia na podstawie i na fundamencie tego zmysłu duchowego. Oczywiście nie chodzi tutaj, żeby zawsze, za wszelką cenę przeciwstawiać sobie życie duchowe do życia, można powiedzieć, racjonalnego i myślę, że potrzebujemy dążyć do takiego zdrowego balansu pomiędzy jednym a drugim. Ale bywają takie sytuacje, gdzie próbujemy rzeczy rozwiązywać po ludzku jedynie w oparciu o te rzeczy, które są ludzkie, zmysłowe, cielesne, widzialne, a walka toczy się w świecie duchowym. Tak jak w Księdze Daniela, zanim przejdziemy do właściwego w ogóle fragmentu, to powiem już chyba 10 innych, ale no bywa. W Księdze Daniela jest taki fragment,
Daniel pościł i po jakimś czasie dopiero, po iluś tam dniach, Daniel otrzymał odpowiedź od Pana i po jakimś czasie właśnie otrzymuje odpowiedź, chyba anioł mówi do niego wtedy: Danielu, twoja modlitwa została wysłuchana. Już pierwszego dnia twojego postu, ale toczyła się walka duchowa, toczyła się walka w duchu i ten post był konieczny do tego, żeby to zwycięstwo, które już w duchu było odniesione, sięgnęło ziemi. I są takie sytuacje w naszym życiu, gdzie modlisz się o różne rzeczy, podejmujesz pewną gdzieś walkę o pewne rzeczy, rzeczy się nie dzieją i Bóg wtedy daje nam wskazówki przez swoje słowo, co zrobić, żeby doczekać się odpowiedzi. I często właśnie potrzebujemy zmienić tę perspektywę, że robiąc wszystko po ludzku, możesz być sfrustrowany, a Bóg mówi: zrób pewną duchową rzecz, zrób coś duchowego, a zobaczysz rezultat, zobaczysz owoc, zobaczysz, że wtedy to będzie to, co duchowe, będzie miało wpływ na to, co fizyczne, zewnętrzne, ziemskie, bo żyjemy w świecie, który jest ze sobą bardzo mocno połączony. I chciałbym wam dzisiaj zaproponować, byśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Drugi Koryntian, 10 rozdział, od 1 do 5 wersetu. I przeczytajmy to, co pisze święty Paweł. Zresztą ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa, ja, który będąc między wami, uchodzę w oczach waszych za pokornego, a z daleka od was jestem dla was zbyt surowy. Ja was proszę, żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, co sądzą, że postępujemy według ciała. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. O czym mówi tutaj święty Paweł? To jest bardzo ważne zdanie. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia twierdz warownych dla Boga. To jest w ogóle, te słowa, te zdania są wypowiedziane w kontekście pewnej apologii, którą uprawia tutaj święty Paweł. To znaczy, Paweł broni swojego autorytetu, bo napisał list, prowadzi tych ludzi duchowo, do których pisze ten list i adresuje ten list, ale kiedy wyjeżdża, pojawiają się też ludzie, którzy podważają jego autorytet. No i widać tutaj pewną emocjonalność też w tym, jak święty Paweł sam zaczyna bronić siebie i zaczyna też potwierdzać ten swój autorytet i trochę mówi o swojej relacji do ludzi, którzy tam są. I w tym kontekście właśnie święty Paweł mówi o tym, że mimo, że jesteśmy w ciele, nie walczymy według ciała. Mimo, że jesteśmy w ciele i pewne konflikty, rzeczy, trudy, które się dzieją w naszej codzienności, dzieją się właśnie w tym świecie zewnętrznym, fizycznym, zmysłowym, my jako istoty duchowe potrzebujemy wiedzieć od nowego narodzenia, które dokonuje się w chrzcie i dokonuje się w tym wyznaniu Jezusa Panem, naszym świadomym, że wchodzimy w rzeczywistość duchową, w której odgrywają się bitwy mające wpływ na rzeczywistość ziemską. I teraz ja jestem fanem, muszę wam powiedzieć, naprawdę zdrowego myślenia i zdrowego balansu. I nie jestem fanem też, ani nie pochwalam sobie jakichś takich odjazdów przedduchawiania rzeczy, ucharyzmatyczniania rzeczy, które są normalne, a my musimy teraz dołożyć jakąś taką etykietkę duchową, żeby to wszystko było takie nadduchowe. Myślę, że tym możemy zrobić bardzo wiele krzywdy prawdziwej, zdrowej duchowości. Więc co jest do patrzenia po ludzku i do życia po ludzku, trzeba traktować po ludzku, co jest rzeczą duchową, trzeba potraktować po duchowemu, ale często te rzeczy i te rzeczywistości się ze sobą przeplatają i potrzeba tu dużo mądrości, by kłaść właściwe akcenty. I właśnie o tym mówi tutaj święty Paweł, że są takie bitwy w naszym życiu, są takie walki w naszym życiu, które są duchowe, i nie możemy w tych walkach duchowych korzystać z naszych ludzkich mądrości, pomysłów i sił, bo na nic to się zda, tylko się sfrustrujemy.
A w takich duchowych bitwach potrzebujemy używać duchowej amunicji, duchowej siły. I teraz słowo Boga jest nazwane mieczem. Sam w kilku listach możemy przeczytać, kiedy je czytamy, że słowo Boga jest jak miecz. W liście do Hebrajczyków jest jak miecz obosieczny. To słowem Boga walczysz w swoim życiu duchowym. Słowem Boga walczysz jak Jezus na pustyni. To słowem Boga wygrywasz duchowe bitwy. I tak jak Jezus wygrał duchową bitwę na pustyni, później cały Izrael zobaczył w rzeczywistości tej normalnej, ludzkiej, fizycznej, jak chorzy są uzdrawiani, jak demony wychodzą, jak zmarli wstają. To był owoc wygrania bitwy na pustyni przez Jezusa. Jezus wychodzi z pustyni w mocy Ducha Świętego i głosi Ewangelię z wielką mocą. Twoje bitwy duchowe, które wygrasz, będą miały przełożenie na twoje codzienne życie, które będą widzieli inni. To jest prawda. I teraz czym walczymy? W jaki sposób walczymy? Mnie od razu przychodzi taka też historia, którą często opowiadam w temacie przebaczenia, bo zobaczcie, przebaczenie jest rzeczywistością bardzo ludzką, bardzo zmysłową, bardzo taką emocjonalną, ziemską. No, nie musimy tu bardzo uduchawiać rzeczy, po prostu masz z kimś problem w relacjach. I teraz myślisz sobie, no ja mu nie przebaczę, ja mu teraz nie odpuszczę, bo jak sobie on tym zasłużył, nie zasłużył, w ogóle nie dbam o to i tak dalej. I możesz podejść do takiej bitwy bardzo, bardzo powierzchownie. Ale kiedy nałożysz na to okulary wiary i wzrok wiary, wtedy zobaczysz, że Jezus mówi, ale z uwagi na mnie, którego nie widzisz, ale w którego wierzysz, z uwagi na Królestwo Boże, którego nie widzisz, tak jak wszystko inne, a wierzysz, podejmij tę bitwę, podejmij ten trud tej walki duchowej i przebacz, i odpuść. I pamiętam, jak jakiś czas temu na naszym spotkaniu była kobieta, która nie mogła podnieść swojej ręki przez problem z ramieniem, bardzo poważny, bo miał być operowany. I lekarz powiedział, że nie ma szans, słuchaj, musimy operować twoją rękę, inaczej jej nie podniesiesz do góry. I ta kobieta powiedziała, no bardzo nie chcę tej operacji, no ale jak nie będzie można nic innego zrobić, no to co zrobimy? No i ona wracała do domu, ale przyszła do nas po drodze na spotkanie modlitewne i akurat mówiłem wtedy o przebaczeniu, o potrzebie przebaczenia. I wtedy przebaczyła, z tego co pamiętam, swojej siostrze, wyznała to ustami, bo prowadziliśmy też modlitwę o przebaczenie. I wtedy poczuła ogromne gorąco w swoim ramieniu i zaczęła ruszać tą ręką we wszystkie strony i ręka została uzdrowiona. Zobaczcie, bitwa, którą ona wygrała w duchu, miała przełożenie na życie zmysłowe, cielesne, fizyczne, to ziemskie. Ktoś by powiedział, jakie to ma połączenie, kto sobie co myśli i kto sobie gdzieś w jakiś sposób układa rzeczy duchowe, czy jakieś takie właśnie w swojej głowie. No ogromne przełożenie. I w ogóle to jest to, co możemy też przeczytać później w drugim liście do Koryntian 4, od 3 do 4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, mówi święty Paweł. Dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii, chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Święty Paweł mówi, gdzie toczy się duchowa bitwa? Duchowa bitwa toczy się w umyśle. Twoje myśli, które słyszysz, które masz w swojej głowie, bardzo często odzwierciedlają duchową bitwę, która się w tobie toczy. Ta bitwa wyraża się w myślach, które w tobie walczą. I teraz znowu potrzebujemy słowa Boga, by patrzeć na rzeczy ziemskie, ludzkie, normalne z perspektywy Królestwa Bożego, być w tym mądrym, nie uduchawiać, nie przeduchawiać rzeczy, których nie trzeba, ale umieć uderzyć w duchowe miejsca tam, gdzie należy to zrobić. I kiedy widzisz w swoim życiu, że w swojej codzienności, w pracy są sytuacje, w których jest ci ciężko, nałóż na to umysł Chrystusa, to znaczy nałóż na to myśli Chrystusa, myśli, które są wzięte ze Słowa Bożego. I kiedy będziesz postępował zgodnie z Ewangelią, nawet jeśli spotka to się z jakimś trudem i jakąś presją i tak dalej w życiu codziennym, to ty te duchowe bitwy wygrasz. Te duchowe bitwy będą przez ciebie zwyciężone i zobaczysz owoc prędzej czy później, bo zawsze owoc przyjdzie we właściwym czasie. To jest naprawdę niezwykłe i powiem wam na koniec a propos Ukraińców i a propos ich uwielbienia. Mieliśmy wieczór uwielbienia, to było noc przed wyjazdem i powiedziałem wtedy, będziemy, słuchajcie, uwielbiać i będziemy uwielbiać Boga, bo wiem, że pokazali nam też, machając rękami, że 3/4 z nich ma kogoś na froncie, że 3/4 z nich jest na południu albo na wschodzie Ukrainy,
z bliskich, z rodziny i walczą o wolność swojego narodu. Powiedziałem im tak, nie będziemy teraz w uwielbieniu zapominać o tym, że to się tam dzieje, ale chcemy zaprosić Jezusa do środka tego, co się dzieje w was i w waszych bliskich i tam na froncie. I niech Bóg po prostu okaże tam sprawiedliwość. My będziemy uwielbiać, a Bogu oddajmy resztę. I dzień później, kiedy wyjechaliśmy, dostaliśmy takie dla nich poruszające świadectwo, bo powiedzieli tak, w tych samych godzinach, w których wielbiliśmy Boga i oddawaliśmy okrzyki, chwały i uwielbienia, uwielbiając Jezusa, w tych samych godzinach toczyła się walka, tam chyba w okolicach Zaporoża. I mówili, to była bardzo solidna, silna walka, taka trudna i im naprawdę było ciężko. A mówi, nasi bliscy odnieśli takie ogromne zwycięstwo, że ci, którzy atakowali, Rosjanie, którzy atakowali, musieli odsunąć się na wiele kilometrów, żeby zostawić tę ziemię w spokoju, te miejsce w spokoju, w którym byli nasi najbliżsi. I dla nich to było ogromne świadectwo tej duchowej bitwy, którą toczyli uwielbieniem, oddawaniem Bogu chwały. Nie znaczyło to, że już wojskowych tam nie trzeba, ale tam, gdzie możemy, uwielbiajmy Boga, tam, gdzie możemy, wygrywajmy duchowe bitwy w duchowy sposób, a wierzę, że przez wiarę naprawdę to ma przełożenie na nasze życie codzienne, na nasze życie w codzienności. Więc Panie, dzisiaj uwielbiamy Cię za to, że zmieniasz nasze myślenie, że uczysz nas myśleć i zwyciężać w Twoje imię. Uczysz nas zwyciężać miłością, uwielbieniem, przebaczeniem i uczysz nas, Panie, stawać w wierze, abyśmy byli dojrzali. Błogosławimy Cię dzisiaj, uwielbiamy Cię we wszystkim, co czynisz i dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i jesteś przy nas. Oddajemy Ci chwałę i wywyższamy Twoje święte imię, Jezu. I bądź w tym wszystkim dzisiaj uwielbiony. Amen. Niech Wam Bóg błogosławi. Módlcie się za mnie, modlę się za Was. Widzimy się już w niedzielę w Łodzi. W kolejną sobotę, czyli 27, jestem w Warszawie na Rakowieckiej w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli u jezuitów i 28 oczywiście widzimy się na chwała Mu w Atlas Arenie. Także do zobaczenia, ściskam Was, pozdrawiam, trzymajcie się mocno.